Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Daily FIFA 22. Dzisiaj takie małe podsumowanie, co jest takie nietypowe, ale zobaczcie sobie, ile wyszło SBC od startu gry, których ja na przykład jeszcze, których kart ja nie zrobiłem. Chodzi o to, że patrzymy sobie na takiego Wijnalduma, tak? I pytanie jest wielu ludzi, dlaczego go nie zrobisz? Bo on ma tutaj gwarantowane plus 2, więc będzie miał 79 tempa, 82 podań, 88 dribblingu, 81 defending, 81 fizyka. Moja odpowiedź jest prosta. Jeżeli sobie spojrzymy na kalendarz PES, będzie to dopiero za około miesiąc czasu. Jeżeli ta karta przez ten miesiąc to kosztuje około 160 tysięcy, powiedzmy, no może nawet 120. Jeżeli ja sobie wejdę na market i sobie wezmę Wijnalduma. Powiedzmy sobie, za 5000 mam jego kartę ze stylem gry. I co mi to daje, że ta karta ze stylem gry na pozycji napastnika jest 20 razy tańsza, aniżeli karta jego, którą mogę zbudować teraz. I teraz, jeżeli zobaczymy sobie tutaj, no to oni dostaną, że muszą wygrać 5 z 10 spotkań od 1 oktober, czyli Messi, czyli wiecie, o co chodzi. To nie chodzi o to, że karty, to jest właśnie to, co ludzie źle myślą, że od momentu Honest Watch, że to wszystko jest od momentu wyjścia karty. No właśnie nie. Widzicie, tu macie napisane, że 10 spotkań, ale od 1 oktober, czyli od startu gry. I w międzyczasie już niektóre kluby dostaną też szybciej, niektórzy zawodnicy dostaną szybciej te upgrade'y. Ale taki Wijnaldum będzie to dopiero gdzieś za miesiąc czasu, tak? Więc jeżeli sobie spojrzymy na to, to moim zdaniem jest to nieopłacalna karta. Boadu, no z całym szacunkiem, tak? Jeżeli ja mam dać za kartę, no powiedzmy tutaj 20, może 30 tysięcy, albo w sumie za darmo, to nie oszukujmy się, nawet jakby ten zawodnik miał dostać tego upgrade'a plus 1, to jest 77, nawet dostałby 80. To jest wciąż niegrywalna karta, nawet na teraz, bo już w tym momencie, gdy jest tyle składów, kart, to karta jest po prostu niegrywalna. Koulibaly, no moim zdaniem, patrząc na formę Napoli, jest bez sensu robić tego zawodnika. Cena tam 120-130 tysięcy. No balans zabija. Troszeczkę średnio zwrotny jest. Oczywiście dobrze wychodzi do piłki, odbiera piłkę, ale to jest za mało moim zdaniem jak na karty za tą cenę. Kolejna karta, Gustil. No nie ma co, nawet nie ma co na to patrzeć. Wymagania są śmieszne, bo tutaj 83 rating, Holender, bla bla bla. Ale jak wiemy z Eredivisie, będzie tych kart dużo, dużo więcej, dużo, dużo lepsze. Będą nawet za miesiąc, za dwa możemy dostać jakiegoś Gravenbacha, który z miejsca będzie już lepszą kartą od tego Tila. Cristiano Ronaldo, no nieopłacalna karta, ponieważ 92, wiemy w jakiej jest formie, zaraz jakiś inform, zaraz jakiś tam w Lidze Mistrzów coś postrzela, zaraz jakimś tam Bardi strzeli hat-tricka i dostanie informa, albo jakąś kartę, albo jakiś man of the match. I będzie miał kartę lepszą, a ta jest niewymienna i tak naprawdę już na samym początku gry 26 składów, no to jest bardzo dużo. I Karim Benzema, tu myślałem nad tym, żeby go zrobić. Zagrałem jego informem i powiem wam tak, jest to bardzo dobry napastnik, ale nie wart tej ceny moim zdaniem na ten moment. Dlaczego? Ponieważ Benzema jest w niesamowitej formie i wydaje mi się, że za 2-3 tygodnie dostaniemy jego kartę lepszą, albo w przyszłym miesiącu nawet możemy dostać jego kolejnego potma, albo za 2 miesiące, który będzie miał 94, powiedzmy, i on już będzie kartą do końca gry, bo będzie miał powiedzmy 82-3 tempa, 90 strzelania, no będzie niesamowitym napastnikiem. Więc ja na razie tych kart, no i ten Umtiti, moim zdaniem, tu jest dużo lepszych kart wymiennych, i ta karta na rynku, no z jego tutaj sylwetką, to jest max 25 tysięcy, więc tego nawet nie robię. Więc wróciły player picki. Znaczy w końcu dostałem swoje player piki, więc odpalimy je, zobaczymy co trafimy. Trapa trafiliśmy, więc spoko. I drugi player pick to Locatelli. No dobra, 2-8-4, obaj mi niezbyt potrzebni, ale 8-4, jakieś player piki zawsze, zawsze jest spoko. Więc teraz pytanie jest do wielu ludzi. Znaczy, co wiele ludzi zadaje, tak? Jakie są sposoby na zarabianie? Jak ja teraz zarabiam, że ja ciągle mam monety, ciągle daje mi się to wszystko poogarniać.
Jeden ze sposobów, no to są, wiecie, no, przegląd, podgląd, znaczy się tych paczek, tych dwóch, srebrnej i złotej. Kolejna metoda to jest złota paczka, już wam zaprezentuję, brązowa paczka, przepraszam, kupujecie ją za 750, skipujecie, nie interesuje was to. I macie takiego Johnsona, który kosztuje, powiedzmy, no nie wiem, za 200, on jest Insta. Wystawiacie Pedro, wystawiacie. I on już widzicie, kosztuje 250. No to 200. Kontrakty, tego nikt wam nie kupi. I tu sprawdzacie, czy jakiegoś menadżera nie ma z jakiejś ciekawej narodowości, czy jakiegoś stroju, nikt nie tutaj nie ma jakiegoś drugiego. I po prostu wszystko quicksellujecie. Więc tu macie 183 monety i tam macie trzech zawodników 600, wychodzicie na 20-30 monet do przodu, jeżeli wam się cokolwiek sprzeda. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystko kupujemy. Ja to całe wykupuję, nawet jakby miało mnie to kosztować nie wiadomo ile. Za 250 to jest taniocho. To jest jeden z najlepszych takich sposobów, które każdy z was musi znać. Kupiłem kart 14. Ja z Premier League. Najtańszy z Holender z Premier League kosztuje 2400, czyli 2300 jest Instasell. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, kupiłem pięciu. Na pewno reprezentacją, która nas interesuje, jest Brazylijczyk. Tutaj jest dwóch trenerów za 2900, 2800 najtańszy. Za dwa koła mamy menadżera, więc za dwa koła możemy go na licytacji sobie sprawdzić. Do 2000. No i widzicie, że tu ktoś licytuje, co sobie podbijacie, tak. On był Premier League. Ja go kupiłem za dwa koła, za 2800 go wystawię. Nawet życie w późniejszych godzinach, jakbym go zostawił, on by poszedł po w okolice 3,5. One tak chodzą ci czasami ci menadżerowie. Więc to jest taki sposób. Możemy się tu przebijać z tym gościem. On w pewnym momencie już co odpuści, powie dobra. Jakiś tam potrzebny mi Holender, coś tam, wiecie o co chodzi. Musicie sobie dodać z tych trzech lig, tych menadżerów, Brazylijczyków, Holendrów, Portugalczyków, zobaczyć po ile oni schodzą. I pamiętajcie o tym, że o różnych godzinach różni zawodnicy schodzą. Bo jeżeli teraz na przykład Holender z Premier League schodzi po plus minus 2300, nawet jakby miał po 2200 schodzić, to pamiętajcie o tym, że w piątek albo w czwartek wieczorem on będzie schodził po całkowicie innej cenie. Czyli kwestia inwestycyjna to są karty srebrne. Przykład Tuan Zebe na przykład. Tuan Zebe. Ale poszedł przez noc. Widzicie, że 4,5 tysiąca mamy Tuan Zebe. Ja go po 3 tysiące brałem i na Discordzie mówiłem, żeby go odbrać po tej cenie. Z cieniem za 7000 jest 6300, więc bardzo dobry deal, jeżeli chodzi o późniejszą sprzedaż. Mówię, ja na jednej karcie już mam 1500 profitu. Ja po prostu brałem te karty w niedzielę wieczór, jeszcze jak ceny były spoko. Lamptey chyba jeszcze jest taki, jest Tariq Lamptey, chyba jeszcze nie jest taki napoczęty, dużo ludzi się nie zrzuciło. Jeszcze za 1700 można jeszcze złapać, do 2,5 on skoczy na pewno. Rico Henry. Po 4 koła on chodzi. Wyjdzie wyzwanie o tego, o tą kartę. O tą kartę jakąś tam, powiedzmy, z jakiejś tam ligi. I on na pewno skoczy. No, karta srebrna, co? 23 tysiące, więc jeżeli ktoś z was trafia czy coś, no to naprawdę od razu sprzedaż. Więc to na razie nie ma co inwestować w srebrne karty, ale na pewno warto inwestować w informy z każdej ligi. No zobaczcie, na przykład najtańszy inform jest jakiś tutaj, ten zawodnik, ale poza nim jest jeszcze tylko Aspilicueta z Premier League, taki ciekawy, którego ja kupowałem po 12,5 tysiąca, aktualnie jest po
Po 14 na kup teraz można za 13,5 go wysnajpić, bo to jest taki profit rzędu do 20 tysięcy, moim zdaniem poleci, jak będzie jakieś SBC. Więc kupujemy karty z aktualnego Team of the Week. Trzy karty się sprzedały, trzech menadżerów, mamy jackpota i jesteśmy naprawdę zarobieni. Więc widzicie, można tak zarabiać na tych menadżerach. Ja na tym bardzo dużo zarabiam, więc też udostępniam ten sposób. Ja podawałem, żeby karty, które skupić, to był trap. Dlaczego trap? Bo wychodzi SBC o Player of the Month z Bundesligi. Prawdopodobnie będzie to Wirtz, więc będzie potrzebny Niemiec. Tonaliego to podawałem tylko dla ludzi, którzy byli na streamie. Po 12,5 go kupowaliśmy. Taliskę nie. Aspilicueta po 12,5 braliśmy, to było dla ludzi na streamie i na Discordzie. Locatelliego nie braliśmy, bo moim zdaniem jest niewarte. Fodena braliśmy po 95 tysięcy, 90. Ja go kupiłem dwie karty po 95 tysięcy. Chaumeniego braliśmy po 12 albo po 11, już nie pamiętam. I Davida braliśmy po 20 tysięcy. Moim zdaniem, jak on ucieknie z paczek, a z ligi francuskiej jest tylko on albo Ben Yedder, to może być ciężko. Suareza podawałem dla ludzi na streamie do 30-35 tysięcy. Mi się udało tylko jedną kartę kupić, no bo już później ciężko było, ale z myśliwym, więc spoko. Najtańszy 4 tysiące powinien kosztować. I to powinien być Telesta. 4 tysiące. Więc sobie ustawiamy do 3200 i snajpimy. Powinien się jakiś tu pojawić niedługo. Tutaj, no nawet nie musicie go drer. Tylko coś takiego, bo jak damy Defender, to jeszcze się będzie pojawiał Bai, a tego nie chcemy, więc nas interesuje tylko obrońca. O, dałem. I snajpimy, nawet może powinien się pojawić jakiś zaraz. 1600, 700, dobra, za 1700 macie Edersona, a za 1800 jest Lucas, z tego co pamiętam. Powinien być Lucas też. On jest jako pomocnik chyba, nie? Za 1900 jest Lucas. Więc ustawiacie sobie tam powiedzmy 1400 i też możecie snajpić. Znając życie, ktoś zaraz coś wystawi i to będzie szło, więc to jest... Ja wam tylko daję filtry. Może się uda, może nie. To są tylko filtry, które moim zdaniem dają dobrze. Teraz widzę słabiej. Ostatnio na streamie siedzieliśmy, bawiliśmy się trochę, no, co chwilę jakieś karty, no ale też nie ma co siedzieć. Nagród nie ma, paczek nie ma, może być ciężko. I kolejny sposób, to jest powiedzmy Manchester City, Portugalczycy do 10 tysięcy. Tam będzie Ruben Dias co chwilę wyskakiwał. Więc Manchester City, Portugalia 10,5. Wiecie, macie Rubena Diasa cały czas, odświeżacie. I jeżeli wam się trafi Bernardo Silva, to macie po 13,5, więc macie spoko zarobek. Jeżeli wam się trafi João Cancelo, to macie jackpota, jesteście zarobieni. Widzicie 12,5, ale to nas nie interesuje. Damy minimal buy 1400. Widzicie? Wtedy te karty na samym końcu nam usunie i będą się pojawiały tu. Na przykład, no musimy kombinować z tym filtrem. O, odświeża się. No i dobrze, i mamy. I się odświeża. Widzicie? Za każdym kliknięciem się odświeża. I musimy po prostu poczekać, aż coś się pojawi. Dobry filtr znaleźliśmy. Tylko teraz problem będzie taki, że będziemy omijać karty, które ktoś może omyłkowo po 1300 wystawić. Więc ta stówka może nam robić różnicę w niektórych zakupach. Nie. Mamy Manolasa, którego ja tam chyba za 2800 wystawiamy. Mamy 1200 na jednej karcie. Teraz niepotrzebnie cofnąłem. Dobra, tu się jakieś dwie karty sprzedały. Holender, Brazylijczyk, boom, kolejny hajs spada i tak zabawa trwa. Więc ten filtr zostaje i dalej sobie widzicie, idziecie na sam koniec. Nic tam nie ruszacie, bo jeżeli ruszycie, to wam się może znów zbugować i może was wywalić i może wam się nie odświeżać, więc musicie... Jeżeli złapiecie jeden filtr, to go po prostu nie zmieniajcie. Niech wam się odświeża. Wiadomo, momentami będzie mniej ofert, na przykład jakichś fajnych, ale. Aś. Dobra, udało się. Coś spóźniolski. On po 2200, 2100 schodzi, więc mały profit jest. Mówię, o Renato Sanchez za 8K. Ajajaj, to późno. Wczoraj tych Di Lorenzo to tylu był wysep po 1400 w pewnym momencie. No widzicie, kupiłem trzy karty,
Sprawdzam, ile one kosztują. Jedna karta się sprzedała, to pewnie ten Manolas. Oczywiście, że tak. Tysiak do przodu. On był 1000. A, to on za dwa koła był, więc za 1900 go wystawię. I Diego Carlos był po. Pokażę wam, może na Carlosie się uda. O, dwie karty. Jeszcze ktoś sprzedał, pewnie to Godfrey. Tak jest. Widzieliście? Tysiak tak o sekundę. Poszedł i tu był Diego Carlos. Oj, pospadał. Dobra. Diego Carlos pospadał. 1700. Widzicie, ale wszyscy, patrzcie, pokażę wam coś. Pokażę wam coś. Minimum price. Nie, odwrotnie. Pokażę wam, ilu jest ich po minimalnej. Patrzcie, po minimalnej nie ma żadnego. I patrzcie, co wy robicie. Jeździcie do 1200, są po 2400, 2500. I wiecie, co wy robicie? Patrzcie, pokażę wam sposób. Nie wiem, czy się uda. Najwyżej będę godzinę czekał, żeby go znów sprzedać. Patrzcie, zostawiacie minimalną i dajecie mu 2000. Jeżeli ktoś go kupi tak o, to znaczy, że dobry, że po prostu ktoś go kupił. Jeżeli nie, 4 koła. Bum, poszedł. Widzieliście to? Niby kupiliśmy źle kartę, wiecie o co chodzi, ale ktoś tam właśnie snajpi te karty i ktoś właśnie zrobi to jak my, że wbije i powie: kurde, przecież jestem na przykład, o, jestem Diego Carlos, tak? I co ja robię? Robię to samo co przed chwilą, tak? Czyli 2000 daję. Po minimalnej. I to zaraz może zejdzie, może nie zejdzie. Jeżeli nie, no to ktoś go wylicytuje. Ale dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Bardzo długi, ale bardzo dobrze wyjaśniający wszystko, jeżeli chodzi o handel aktualny. Więc to było na tyle. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, napisać piękny, miły komentarz, zostawić suba, jeżeli jesteście nowi kanale, dzwoneczek i dużo, dużo innych miłych, fajnych rzeczy. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!